Przede wszystkim chciałem Was przywitać serdecznie. W dzisiejszym spotkaniu widzieliśmy mecz, który mimo tej pogody, którą mieliśmy, bo było dzisiaj bardzo zimno, pokazał, że spotkały się dwie drużyny, które potrafią grać w piłkę. Myślę, że więcej było może nawet taktyki przede wszystkim w pierwszej połowie, a w drugiej to już była taka chęć zwycięstwa z jednej i z drugiej strony. Widzieliśmy dwie rzeczy, że nasz zespół tutaj jeszcze nigdy na tym stadionie nie wygrał i udało nam się to dzisiaj pierwszy raz przełamać. Myślę, że taką ciężką pracą, bo może to słowo udało się to jest złe słowo, ciężką pracą dzisiaj pokonaliśmy zespół z Grudziądza, ale myślę, że tutaj akurat z trenerem się znamy już lata i jeszcze niedawno wiemy, że byliśmy w podobnej sytuacji. Jest to drużyna, która jest w przebudowie i nie da się tutaj tego tak szybko poukładać. Stąd widzieliśmy, że zespół z Grudziądza ma 4 ostatnie mecze bez wygranej. Ja po analizie, zresztą miałem okazję zobaczyć ten zespół w Katowicach. Uważam, że tam grał Grudziądz bardzo dobrze, niestety przegrał. Dzisiaj mecz wyrównany. Mieliśmy to szczęście, że graliśmy do samego końca i w końcówce stały fragment zadecydował o tym, że możemy się cieszyć z pierwszego zwycięstwa i z 3 punktów w nowej rundzie, bo mówiłem dzisiaj moim zawodnikom, że zaczynamy nowy sezon i dobrze było ten sezon zacząć inaczej niż te poprzednie nasze mecze wyjazdowe, bo jak Państwo dobrze wiedzą, też nie mieliśmy 3 punktów na wyjeździe i tym bardziej jesteśmy zadowoleni, ale tak jak mówię, tutaj chylę czoła przed trenerem, że z taką młodzieżą stworzył tak dobry zespół i jestem przekonany, że zespół z Grudziądza, jeżeli da się trenerowi popracować dłużej, to ten zespół jeszcze nie jednemu dobremu zespołowi zabierze punkty. Ja chciałem podziękować też moim zawodnikom za determinację, za walkę, za wykonanie założeń taktycznych i naszym kibicom. Mam nadzieję, że nas będą wspierać jeszcze w ostatnim meczu. W piątek gramy z Łęczną i mam nadzieję, że dopisze ilość, bo jest zimno i mam nadzieję, że przyjdą większe ilości i będą nas dopingować tak jak dzisiaj i że wynik będzie podobny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy trenerowi. Witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim gratuluję Darkowi zdobycia 3 punktów. Ostatnie konferencje wyglądają w podobny sposób. Docenia się pracę, którą robimy w Grudziądzu i naszą grę. Niemniej jednak punktów z tego nie ma. W dniu dzisiejszym uważam, że zagraliśmy dobre, jak nie bardzo dobre spotkanie. Chcieliśmy zaskoczyć rywala, wyszliśmy na trójkę obrońców i zdominować środek pola. Uważam, że częściowo nam się to udało, szczególnie na tle tak dobrego rywala, jakim jest Zagłębie Sosnowiec. Były momenty, w którym żeśmy zdominowali grę i mogło się to podobać. Mieliśmy swoje szanse, które ponownie żeśmy nie wykorzystali. Cóż, niestety znowu jesteśmy bez punktów. Jako człowiek współczuję swoim zawodnikom, bo dzisiaj zostawili serce na boisku i do samego końca walczyliśmy o zwycięstwo. Jako trener muszę niestety przyznać, że po raz kolejny punktów nie ma. Tym razem w 90 minucie zadecydowały błędy indywidualne i za to mam duże pretensje, szczególnie do swoich obrońców. Został nam jeden mecz w tym roku. Sytuacja jest poważna. Mimo wszystko gratuluję dzisiaj swojemu zespołowi za to, że mimo tych wszystkich problemów, które mamy i stanu zdrowotnego, bo część zawodników dzisiaj grała mimo urazów i liczę, że ta karta się w końcu odwróci. Miejsce Olimpii Grudziądz na pewno nie jest na dnie tabeli. Dziękuję bardzo.